Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie jest bardzo dużo słomy, sprasowanych kostek słomy. Teraz pada deszcz, a dzisiaj nie odpowiem na żadne pytania. Jedno z nich było, jak założony jest tuz, czyli ten podnosik do pługu śnieżnego z przodu. Ale to zajmę się w następnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się taką rzeczą, taką ważną dla rolników, jaką są myszy i szczury. Czyli u mnie tutaj idzie słoma, no i kopaczka do ziemniaków, są myszy. Tam dozowałem już ponad 3 razy, 4 na górę na filarze i nie poskutkowało. Dzisiaj zakupiłem sobie nową trutkę. Są to granulki, no takie. I muszę sobie to otworzyć. Tu. Muszę to jakoś przebić. Muszę to jakoś przebić, ja tu nie mam noża, nic. Spróbuję. No skurcz. No. Jakim młotkiem to? O. To jest trutka na myszy i szczury. Musimy się dostać na ten górny filar. Wpierw musimy wejść po kopaczce tutaj do góry. Jesteśmy tutaj. Mam taki pojemniczek z podpisaną trutka, aby myszy mi jadły już i zostawiam takie granulki, takie ścięte szaty. Dzisiaj nasypałem to, ale to już jest stare. Ale muszę zadozować to. Powinno wystarczyć, bo to jak mnie zjedzą, to znowu nasypię i aż przestanę jeść. Muszę je wykurzyć stąd, bo nie pozwolę, aby tu mi myszy harcowały. To nie tylko tu. Mam jeszcze założone w innych pomieszczeniach, takie jak stodoła, magazyn na zboże i na ziarno i na nawozy. No to tam bardzo ważne jest stosowanie nawozu, trutek. W razie czego, choć nie ma, ale w razie czego jakby były, to stosuję je. I co jeszcze, tam gdzie traktor, ale tam nie ma mysz, nigdy nie było, ale w razie czego to lepiej być ubezpieczony. W tym odcinku by było chyba to na tyle. Następnie, jak mówiłem, pokażę, odpowiem na pytania, jakie zadaliście mi. Siemanko, zapraszam na mój drugi kanał, ponieważ tam w niedzielę, nie tą, tylko następną, ukaże się film z podsumowania sezonu prac polowych 2015. Montuję ten filmik już od paru dni, myślę, że wam się spodoba. To na razie wam siema, cześć.